Po studiach zacząłem mieszkać na ulicy Piłsudskiego Rukretoryka w tak zwanym Pałacyku Ostaszewskich. No i ten Talowski codziennie rano po prostu witał mnie przez okna. I tak to zostało po studiach, to zainteresowanie. I przede wszystkim chciałem przywitać prawnuka Teodora Talowskiego. Janek, pokaż się. Talowski należy moim zdaniem do najważniejszych architektów, jacy w ogóle się w Polsce pojawili. Szlak Talowskiego istnieje w mojej książce. To jest ponad 75 miejsc na terenie całej Galicji. I w każdym z tych miejsc jest po kilka lub po kilkanaście obiektów. Także w sumie jest to około 200 różnych rzeczy. Trzeba zwrócić uwagę, że Talowski żył 53 lata. Czyli nie biorąc pod uwagę takich maleńkich, prozaicznych różnych historii, które robił. To wszystko razem to jest ogromna spuścizna, która do tej pory leży gdzieś tam. Książka zawiera prawie 500 stron zdjęć, dokumentów, zapisków, różnych kwerend z różnych archiwów. Nawet nie przypuszczałem, że to popełnimy takie małżeństwo i przez tam jakieś kolejne lata. Budował to za własne pieniądze, te pierwsze kamienice. Także sobie robił je jak chciał, a potem je albo sprzedawał, albo mieszkał w nich, albo wynajmował. I tych kamienic w Krakowie własnych miał, nie chcę teraz powiedzieć, 4 na pewno. Natrafiłem na 10 lat korespondencji Talowskiego z księdzem Telegą w Prościenku Wyżnym. Oczywiście piszę do księdza, ale to wszystko jest w tej książeczce. Ale te listy są najpierw bardzo grzeczne, a potem wręcz domagające się, rygorystyczne w stosunku do założeń, jakie sobie przyjął. I bardzo wymagał, aby to ściśle, dokładnie z jego projektem było realizowane. Tu mojej żonie chciałem podziękować, bo ona tutaj tłumaczyła Bidulka to pismo, bo Talowski z pisowni był też nie za mocny, bo miał dostateczny, także... Tutaj jeszcze oceny z gimnazjum, wcale nie był orłem, z matematyki miał dostateczną. W szkole podstawowej powtarzał 6 klasę, chodził jednocześnie najpierw do Tarnowa, potem do Bochni. Do szkoły, czyli był takim normalnym chłopakiem. Ktoś jak ma niskie oceny, to wcale nie jest przeciętnym człowiekiem, a wręcz przeciwnie. Natomiast Talowski, on miał niesamowitą intuicję, kompozycję, przede wszystkim świetną wiedzę architektury. Natrafiłem na przykład w Bubrce koło Krosna na 20 kilka rysunków Talowskiego w piątce. To jest niewyobrażalna rzecz, zbiór, który tam jest u księdza Tadeusza. Pozwolił mi to zeskanować, publikuję to w tej książce. I ten zbiór tych jego rysunków jest tak interesującą lekturą i wymianą zdań między nim a budowniczymi, którzy po prostu tam to wykonywali. To jest jeden wielki zapis ich dyskusji.